cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie bardzo miło jest mi zapowiedzieć Wam pojawienie się na kanale, mam nadzieję, że w regularnych testach marki Audictus. Mamy tutaj jednego z takich flagowych przedstawicieli, czyli słuchawki Audictus Achiever, które są rozsądne cenowo, są to słuchawki nauszne, ale piorunujące po prostu tak jakością wykonania, jak i jakością dźwięku w stosunku do ceny. Naprawdę ciekawy model, posłuchacie dzisiaj o wszystkich jego zaletach i wadach, a cenę jakby co dokładnie macie w opisie filmu. Zapraszam Was, zaczynamy. No i oto słuchawki Audictus Achiever, czyli dość przystępny cenowo model słuchawek nausznych. Słuchawki z gatunku, za którymi osobiście nie przepadam, ale tutaj muszę przyznać, że te słuchawki są naprawdę wygodne. Oczywiście podszedłem do testów sceptycznie, jak to osoba nie lubiąca nausznych, a uwielbiająca wokouszne. I tutaj w tym przypadku są to chyba trzecie słuchawki w życiu, jakie testuję, poza słuchawkami od Panasonica i poza słuchawkami chyba od Plantronixa, chyba że było coś jeszcze. W każdym razie niewiele słuchawek nausznych w życiu mi przypasowało pod względem komfortu. Tutaj mamy kolejne, które no, osiągnęły niemożliwe i naprawdę dobrze na mnie leżały, było mi wygodnie. Mamy w zestawie jeszcze taką fajną torbę, grubą. I jakby było komuś mało, to jeszcze mamy sztywne etui. Zobaczcie, na wypasie jest przewód. Mini jack dobrej jakości. Z pilocikiem i mikrofonem. Jest przycisk wielofunkcyjny. No i wtyk czteropinowy jest na tej stronie, która wchodzi chociażby w smartfona. Czyli można korzystać wtedy z mikrofonu. Przewód ma około metra i jest dobrze wykonany. Gumowa izolacja, ale wydaje się to być naprawdę solidne. Jakby Was interesowały technikalia, no to szału nie będzie. Tutaj mała popraweczka, że ten kabelek ma 1,20 m, a nie metr. Tam troszeczkę źle zapamiętałem, ok. 40 mm przetworniki, pasmo standardowe od 20 Hz do 20 kHz, 103 dB czułości i 32 omy oporności. Czyli parametrowo bardzo standardowe słuchawki, ale to tak naprawdę nic nie mówi. Zobaczcie, jak one leżą na głowie użytkownika. Leżą na uszach, ale te pady bardzo ładnie pracują. Nie czujemy samej konstrukcji słuchawek na uszach, co jest wielkim plusem i od góry też jest bardzo sympatycznie. Jeśli chodzi o wagę słuchawek, dobra, mamy 0. Zobaczcie, lekkie jak piórko, 140 gramów niecałe, więc naprawdę leciutkie. Dlatego też na głowie nie mają po prostu prawa ciążyć. Mamy opcję składania, dzięki czemu mogą być troszeczkę mniejsze. No i ruchomość samych padów jest taka. Co do pałąka. No pałąk jest cienki, ale za to elastyczny, wytrzymały, dobrze obszyty, bardzo ładnie, ekoskóra naprawdę dobrej jakości, przyjemna w dotyku. Prowadnice oczywiście metalowe. Rozszerzają się mocno. Przeguby chodzą cichutko, nie strzelają jak w niektórych tanich słuchawkach. I mamy bardzo ładne wykończenia aluminiowe. Tutaj Audictus, po drugiej stronie dokładnie coś w tym samym stylu. Matowe, gumowane tworzywo dookoła. Tutaj też gumowane elementy. Wszystko w macie, więc jak najbardziej ładnie to wygląda. Prowadnice są wzmacniane plastikiem i trzyma się to razem naprawdę dobrze. I grubość tych padów, zobaczcie, jest całkiem ok. Przyjemna w dotyku ekoskóra. I mamy oczywiście niewielkie przestrzenie, nawet uszy małego dziecka by tu nie weszły, bo to są słuchawki nauszne. Tutaj nie musi być wcale duże. Natomiast jaka ta gąbka jest głęboka? Zobaczcie, 1,5 cm. Tak więc ma co tutaj pracować. Nawet jak macie większą głowę, nie powinny Was w żaden sposób uciskać. Ani tutaj nie wywierają w tym miejscu te słuchawki nacisku, a też te pady bardzo ładnie pracują. Tak więc komfort naprawdę, jeśli chodzi o słuchawki nauszne, których nie cierpię, daje tutaj spokojnie 9 na 10. A pod względem jakości wykonania użytych materiałów i designu, no to przynajmniej taka mocna ósemka, bo wszystko jest tutaj przynajmniej poprawne, a miejscami wręcz świetne.
No i oczywiście kabelek sobie podłączamy tutaj, tą stroną, gdzie mamy mikrofon. Wchodzi pewnie i trzyma się dobrze. I 1,20 m kabelka jest do naszej dyspozycji. Myślę, że długość dość wystarczająca. Tak więc słuchaweczki lekkie, ładne, z bardzo dobrych materiałów. No i jeszcze pozostaje wypowiedzieć się co do dźwięku, co będzie za chwilę w sekcji dźwiękowej. Zapraszam. Dobra, jeszcze jedna ciekawostka. Przede wszystkim widzicie, jak te słuchawki na mnie wyglądają. Są naprawdę niewielkie. Przy okazji, jak na nauczniaki, dość dobrze wygłuszają otoczenie, ale dam Wam próbkę z tego mikrofoniku, który jest na kabelku. Zaraz podłączę pod rejestrator cyfrowy i zobaczymy, jaka będzie różnica, czy ten dźwięk będzie naprawdę ok. Uwaga, wyłączam rejestrator. Podpinam słuchawki. Ok, dobra. No i poszło nagrywanie. No i w tej chwili możecie usłyszeć, jak sprawdza się ten niewielki mikrofonik na przewodzie. Czy będzie on wystarczający chociażby do przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, czy jakbyście musieli na przykład komuś nagrać jakąś próbkę dźwięku, czy do czegoś ten mikrofon Wam się przyda. Zrobimy jeszcze chwilkę ciszy, żebyście posłuchali, czy są jakieś zakłócenia w tle. Uwaga. Ok, myślę, że wystarczy. Tak więc wiecie już także, jak tutaj działa ten mikrofon. Dobrze, powiem Wam, że te słuchawki testowałem naprawdę dużo dłużej niż normalnie to ma miejsce, ponieważ standardowo słuchawki testuję od tygodnia do 2 tygodni. Tutaj było chyba ponad 4 tygodnie testów. Codziennie też w nich grałem na Xboxie w gry. Testowałem je przy komputerze. Dlaczego? Ponieważ bardzo przypadły mi do gustu. Nie lubię generalnie słuchawek nausznych, ale ostatnimi czasy przypadły mi do gustu słuchawki Blady, które mieliście jakiś czas temu na kanale. A te słuchawki były drugimi, które na jakiś czas mnie zdecydowanie zauroczyły, ponieważ są to słuchawki lekkie, wygodne, a nie lubię tego typu słuchawek, a w tych było mi naprawdę wygodnie, nawet siedząc po 2-3 godziny i przede wszystkim grające naprawdę na poziomie światowym. Są to słuchawki z bardzo średniej półki cenowej, nie kosztujące fortuny, a dające nam w zamian naprawdę bardzo dobrą jakość dźwięku i idealny stosunek jakości wykonania, komfortu, jakości dźwięku do ceny. Zdecydowanie tutaj rekomendacja dla tych słuchawek się należy i w tej chwili myślę, że są to najlepsze słuchawki muzyczne testowane w tym roku na moim kanale. Od początku roku minęło co prawda kilka miesięcy, do końca roku zostało jeszcze więcej. Myślę, że słuchawek audio, przynajmniej mam taką nadzieję, uda mi się do testów jeszcze troszeczkę ściągnąć, ale te w tej chwili są naprawdę moim faworytem. Co będzie dalej, zobaczymy. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was. Cześć.